Hej kochani, tu Hulaj Dusza, słuchacie kolejnego podcastu z serii Niewłaściwa Miłość. Jeżeli jesteście na tym kanale dłużej, to wiecie, że pojawiają się sprawy tak absurdalne, że nawet zasłużyły na swoją własną serię. Dzisiejsza sprawa, dzisiejsza historia, którą wam przedstawię, również poniekąd nadawałaby się na serie absurdalne, gdyby nie to, że oczywiście o miłość nam chodzi. I pogadamy sobie o różnych figurach geometrycznych i sytuacjach, które no, nie powinny nigdy mieć miejsca. Zanim zaczniemy, chciałabym się jeszcze odnieść do komentarzy, które pojawiły się przy ostatnim podcaście na temat tego, że czemu tak krótko i że ja tam na samym początku powiedziałam, że niektórzy komentowali, że te podcasty są za długie. To nie tak, że teraz będą się pojawiać krótkie podcasty albo jakieś takie, nie wiem, 20-minutowe, bo myślę, że ciężko by mi było mówić przez jedynie 20 minut. Musiałam chyba cały czas z zegarkiem w ręku stać albo sobie napisać kartkę i czytać to, co mam powiedzieć. Oczywiście, że podcasty będą długie, będą takie, jak były do tej pory. 40 minut to jest ostatnimi czasy, jak zauważyłam, przez ostatnie chyba pół roku takie minimum, więc krótsze podcasty niż te 40 minut się nie pojawiają. No ale prawda jest taka, że przynajmniej moim zdaniem ten czas za bardzo nie ma znaczenia. Chcę wam przekazać wszystkie informacje, do których udało mi się dotrzeć i szczegółowo opowiedzieć całą historię. Więc jeżeli wyjdzie z tego 30 minut, jeżeli wyjdzie z tego godzina, no to taki podcast się pojawi. Nic w tym temacie zmieniać nie zamierzam, więc jeżeli są tutaj osoby, które lubią długie podcasty, no to raczej znając moje gadulstwo, takie podcasty będą się tutaj pojawiać. Przypominam też, że ten kanał da radę subskrybować. Gdzieś na lewo, prawo, do góry, do dołu znajduje się przycisk subskrybuj i nawet jest dzwoneczek, jeżeli chcecie być na bieżąco. Co do bycia na bieżąco, to kolejny podcast z całą pewnością pojawi się w środę. Będzie to podcast za zamkniętymi drzwiami o pewnej rodzinie, pewnej znanej rodzinie i tak sobie całą historię opowiemy. Ale na razie nie zdradzam co, jak i gdzie. Tak więc moi drodzy, na ten moment bez zbędnego przeciągania zapraszam do słuchania. Tym razem znów nikogo nie zdziwię, przenosimy się do Stanów Zjednoczonych, ale biorąc pod uwagę, że w Polsce w lutym zazwyczaj jest zimno, to na waszą pociechę powiem, że przenosimy się na Florydę. Czyli miejsce, gdzie słońce świeci, jest miło, przyjemnie, przyjemnie to nie do końca, jak się okaże w dzisiejszym podcaście. W każdym razie znajdujemy się w mieście, a właściwie to społeczności nieposiadającej osobowość prawną o nazwie Boardman. Znajduje się ona w hrabstwie Marion i tak naprawdę i samo Boardman i hrabstwo Marion jest miejscem, gdzie nasza historia będzie się toczyć. Jak czytałam, to w tym hrabstwie jest sporo takich społeczności nieposiadających osobowości prawnej. W przypadku Boardman liczy ona około 3000 mieszkańców i tak naprawdę niewiele na temat tego miejsca można wyczytać poza ilością mieszkańców oraz małym zaglądaniem ludziom w portfele, ponieważ w roku 2010 średni dochód gospodarstwa domowego wynosił 54 tysiące rocznie, a dom przeciętnie kosztował tam 88 tysięcy dolarów. Więc chyba trzeba powiedzieć, że tak mocno, mocno przeciętnie. Jeżeli się mylę, to mnie poprawcie, ale biorąc pod uwagę te statystyki, które zazwyczaj są przedstawiane z roku 2010, no to jest to tak średniawo. Samo hrabstwo Marion liczy około 360 tysięcy mieszkańców, więc można powiedzieć, że takie trochę większe miasto. Jest tam sporo szkół, dwa lotniska i tak dalej, i tak dalej. I właśnie w tych okolicach poznajemy pewną nieszczęśliwą rodzinę. Rodzina Jera składająca się z matki, kobiety imieniem Maria, a dokładnie to Maria Zając. Więc nie wiem, czy tutaj to nazwisko zostało zmienione po rozstaniu z mężem, bo takie rozstanie będzie miało miejsce, czy po prostu nie byli nigdy małżeństwem. Mamy Marię, panią matkę, mamy pana ojca, człowieka imieniem David i para doczekała się trzech córek, z czego jedna z nich jest bohaterką dzisiejszej historii. Druga z trzech córek Davida i Marii, Emilia Lili Jera, która przyszła na świat 2 sierpnia 1984 roku. Rodzina ma korzenie latynoskie, znalazłam gdzieś informację, że pochodzili oni z Meksyku i przenieśli się do Stanów Zjednoczonych. Natomiast na samym początku powiedziałam, że jest to familia dość nieszczęśliwa i rzeczywiście tak było. Mam tutaj na myśli głównie relacje Marii ze swoim mężem lub partnerem Davidem, bo nie wiem, czy oni byli oficjalnie małżeństwem, co później też niestety przechodziło na córki. Dlaczego tak było? Dlaczego były konflikty? No tutaj trzeba przyznać, że David lepszy pożytek by robił jako mebel w salonie niż jako ojciec, mąż lub partner.
Koło ojca to już całkowicie stać nie powinien. Mam tutaj na myśli nadużycia względem przynajmniej Emilii. Nie wiem, jak to wyglądało w przypadku reszty córek. Nie chcę wchodzić w szczegóły, ale myślę, że wszyscy domyślają się, o co chodzi i też nie będę tutaj w żaden sposób z tego śmieszkować, no, że nazywając to kapucynkowym życiem czy coś w tym rodzaju, ponieważ no, to się w głowie nie mieści. Ogólnie był to człowiek bardzo, bardzo nieciekawy i fakt, że nie mógł sobie znaleźć pracy chyba jest tutaj najmniej poważny w tym wszystkim, ponieważ poza tym był to jeden wielki nerwus, typ spod ciemnej gwiazdy, człowiek, który miał problemy z procentami i myślę, że nikt z nas nie chciałby koło niego siedzieć w autobusie. Sytuacja finansowa rodziny była niezbyt ciekawa, ponieważ tak jak wspomniałam, miały tutaj miejsce problemy ze znalezieniem pracy, albo może w przypadku Davida bardziej problemy w ogóle z chęcią pójścia do tej pracy, a pieniądze były potrzebne, nie tylko na takie podstawowe rzeczy jak opłacenie domu, czynszu, tam jedzenia i tym podobnym rzeczy. Natomiast trzeba wspomnieć, że najmłodsze dziecko tej pary, czyli młodsza siostra Emilii, przyszła na świat z rozszczepem kręgosłupa oraz z innymi problemami. Miałam okazję obejrzeć dokument, gdzie właśnie ta siostra się wypowiada, ona już teraz jest dorosła, ale do dnia dzisiejszego chodzi o kulach i widać, że no, pewne problemy ma, zresztą sama o tym mówi. Wspomina, że przez większość czasu zajmowała się nią starsza siostra Emilia, czyli nasza główna bohaterka, gdzie w tym czasie byli rodzice, może w pracy, chociaż w przypadku Davida, no to raczej nie. W każdym razie to Emilia przejęła rolę matki, rolę opiekuna rodziny. To ona zajmowała się swoją młodszą siostrą, gotowała obiady, sprzątała w domu. Ogólnie starała się zachowywać jakieś tam pozory normalności. W szkole szło jej bardzo dobrze, to trzeba wspomnieć, że Emilia opisywana jest jako dziewczyna inteligentna, bystra, która miała zdolności do nauki, dobrze jej szło w szkole, dobrze się uczyła. Później jej IQ, czyli słynny iloraz inteligencji, zostanie opisany na wynik 125 punktów, więc jest to wynik powyżej przeciętnej. Niektórzy twierdzą, że nie powinno się tego IQ jakoś tam specjalnie brać pod uwagę, natomiast myślę, że warto o tym wspomnieć. Poza tym przez wszystkich zapamiętana jako dziewczyna miła, pomocna, przyjaźnie nastawiona, z poczuciem humoru, więc jeżeli chodzi o te wczesne lata, to nikt złego słowa na jej temat powiedzieć nie mógł. Gdy Emilia miała lat 15, postanowiła w szkole zgłosić to wszystko, co robił jej ojciec. Uznała, że ma już tego dosyć, że jest być może jakieś rozwiązanie na tę sytuację, więc postanowiła to zgłosić. W tamtym momencie David w końcu został zatrzymany, on od razu natychmiast trafił do aresztu. I tutaj pojawia się pierwsza sytuacja, która sprawia, że ma się oczy jak sarna na autostradzie i jest tutaj pewne nieporozumienie, ponieważ większość źródeł podaje, że Emilia wycofała się potem ze swoich zeznań, natomiast dokument w momencie, który jest opisywany przez samą Emilię oraz jej siostrę, jest jasno powiedziane, że ojciec trafił za kraty i w tamtym momencie, kiedy on już sobie siedział, kiedy on miał okazję poznać równych sobie, przynajmniej w większości, to on sam z siebie chciał, aby Emilia wycofała te zarzuty i postanowił do tego wynająć pewnych ludzi. I on, siedząc oczywiście za kratami, porozmawiał sobie z innymi typami spod ciemnej gwiazdy i zaproponował im propozycję nie do odrzucenia, mianowicie zapłaci im pieniądze za pozbycie się jego rodziny. I tutaj nie tylko chodziło o Emilię, ale chodziło też o Marię, czyli o jego partnerkę albo żonę, dodatkowo jeszcze o dwie pozostałe córki, tak więc wszystkich naraz on chciał zapłacić i za jednym razem się pozbyć. Na całe szczęście David mistrzem planowania nie był, myślę, że na przestrzeni lat to tam duża część szarych komórek pouciekała. No i wyszło na to, że o tym planie się wszyscy dowiedzieli, łącznie z funkcjonariuszami, i David również za to musiał odpowiadać i właśnie za to został on łącznie skazany na 4 lata. Tutaj my zdajemy sobie pewne przeskoki czasowe, ponieważ wyrok miał miejsce w roku 2004, ale zakładam, że do tego czasu po prostu siedział tam, gdzie jego miejsce. Z jednej strony to dzięki Emilii udało się pozbyć największego problemu rodziny, a z drugiej strony odbiło się to na niej samej. Ponieważ społeczność, gdzie ona chodziła do szkoły i ogólnie miejsce, gdzie mieszkali, to jest bardzo mała społeczność, no bo w końcu te 3000 mieszkańców. Wieść szybko się po okolicy rozeszła, no i w szkole też się wszyscy dowiedzieli o tym, że Emilia oskarżyła swojego ojca za coś, co oczywiście było prawdą. Dodatkowo, że jej ojciec planował pozbycie się całej rodziny, no i że teraz będzie za to odsiadywał. Plotki szły z prędkością światła. Nie wiem, czy ktoś personalnie jej coś powiedział, czy były jakieś takie niemiłe sytuacje. W żadnym wypadku nie sądzę, żeby
żeby to był powód do jakichś przytyczek, no ale wiemy o tym, że ludzie są różni. Bądź co bądź, Emilia, mając lat 15, postanowiła z tego powodu skończyć swoją edukację. Przestała chodzić do szkoły. Myślę, że to jest kwestia tego, że wszyscy o wszystkim wiedzieli, wszyscy może gadali za jej plecami, a dodatkowo też odbiło się to na jej zdrowiu emocjonalnym. I z tego, co wywnioskowałam, dziewczyna jako tako nie miała większej pomocy od osób dorosłych, od kogoś, kto mógłby ją odpowiednio poprowadzić po tym świecie, po tym życiu. I sama doszła do wniosku, że chyba takim jedynym rozwiązaniem i jedynym planem na przyszłość jest wyjście za mąż, jest posiadanie dzieci, jest po prostu nadzieja na to, że będzie mieć dobrego męża. Zamieszkają w jakimś ładnym miejscu i będą żyć długo i szczęśliwie. I faktycznie wkrótce zaczęła się spotykać z chłopakiem imieniem i nazwiskiem Eric Repi. Na dobrą sprawę mało o nim wiadomo. Emilia w wywiadzie powie, że no był on dla niej dobry, taki spoko gościu. Jednak uwaga, uwaga, spoiler, akta sądowe z ich rozwodu twierdzą trochę inaczej, ale o tym za chwilę. Bądź co bądź, gdy Emilia miała lat 17, na świat przyszło pierwsze dziecko pary i był to syn. Potem ona i Eric postanowili wziąć ze sobą ślub, zamieszkali razem, no i byli rodziną, tak? Robili to, co większość ludzi w ich wieku, która ma dziecko. Jak wiemy jednak, żeby się utrzymać, są potrzebne jakieś pieniądze, wypadałoby pójść do pracy i tutaj niestety pojawił się pierwszy problem, ponieważ zdaniem Emilii jej mąż do pracy nie chciał iść, nie chciał tej pracy znaleźć, jak już ją znalazł, to do niej nie trafiał, a przez to w budżecie domowym brakowało pieniędzy. Dodatkowo opisała, że miał on problem z procentami, był jednym wielkim leniem i nie wiedziała, co dalej ma z nim robić. Natomiast w wywiadzie, w tym dokumencie, który miałam okazję obejrzeć, wypowiadał się Eric, który powiedział, że wszystko, co Emilia mówi, to jest jedno wielkie kłamstwo. I w momencie, kiedy była z nim w małżeństwie, to spotykała się cały czas z innymi mężczyznami, co bardzo, ale to bardzo mu się nie podobało. I właściwie to byli ze sobą tylko ze względu na dziecko. I tutaj pojawia się kolejna absurdalna sytuacja, ponieważ z akt wynika, że w roku 2005 Emilia spędziła 2 dni w areszcie i została skazana na 80 dni prac społecznych za, uwaga, uwaga, kradzież ptaków egzotycznych. Były to 4 ptaszory o wartości $2150. A tuż obok niej w tej sprawie widniało nazwisko jej męża, czyli Erika, który brał w tym wszystkim udział, więc tak naprawdę to była wspólna akcja, aby zarobić ponad $2000 na ptakach egzotycznych. Oczywiście w tym 2005 roku, kiedy to wszystko wyszło na jaw, kiedy zostali oni zatrzymani, no to wspólnie zaczęli się obwiniać, że to Emilia mu kazała te ptaki zabrać, bo pieniędzy nie ma. Emilia twierdziła, że to Eric ją do tego namówił i tak naprawdę to był punkt zwrotny w ich małżeństwie. Pomimo tego, że już wcześniej się nie układało, no to ptaki sprawiły, że postanowili oni oficjalnie się ze sobą rozstać i w roku 2006 zakończyli swoje małżeństwo. Emilia po tym wszystkim wróciła do domu rodzinnego. Mieszkała tam razem z matką i siostrami i oczywiście ze swoim dzieckiem. No ale cały czas marzyła o spotkaniu tego konia na koniu, o ponownym wyjściu za mąż, o spotkaniu idealnego męża, no i żeby powtórzyła się nam ta historia, żyli długo i szczęśliwie. Emilia sama wspomina, że w tamtym momencie spotykała się z różnymi kandydatami na przyszłego męża. Oczywiście trzeba było ich sprawdzić, prawda? Tutaj taka cała lista punktowana była. No i czy on odpowiada, czy on nie odpowiada, a tak całkiem szczerze, to nasza bohaterka miała dość duży problem z wchodzeniem w relacje, z wchodzeniem w związki, ponieważ miała problem z zaufaniem, miała problem z otworzeniem się w ogóle przed jakimś takim potencjalnym partnerem, co skutkowało dużą ilością intensywnych, ale nie przyszłościowych relacji. W końcu jednak w bliżej nieokreślonym czasie, z bliżej nieokreślonym mężczyzną, Emilia wzięła ślub. Dlaczego bliżej nieokreślone? No to z tego powodu, że nie dotarłam nigdzie do jego imienia i nazwiska, w ogóle nie dotarłam do żadnych informacji na temat tego małżeństwa, poza tym oczywiście, że miało ono miejsce, że postanowili sobie powiedzieć sakramentalne tak i byli mężem i żoną. Natomiast kim był ten człowiek, jaki był, czy chodził do pracy, czy lubił egzotyczne ptaki, to już pojęcia nie mam. Od razu powiem, że małżeństwo nie wyszło, w którym momencie dokładnie, to też pojęcia nie mam. Co było tego przyczyną, to tak samo. No, wiemy, że jest jakiś mężczyzna, ale on jest tak naprawdę wielką luką w
życiorysie takim publicznym, ponieważ te informacje nie zostały jakoś specjalnie upublicznione. Chociaż tutaj trzeba zaznaczyć, że można dotrzeć do informacji w lokalnej gazecie. W ogóle w lokalnej gazecie jest informacja, kiedy sprawa wyszła na jaw, to lokalne gazety zaczęły się rozpisywać i tam jest informacja, że któryś z jej byłych mężów dostał zakaz zbliżania. Byłych mężów mamy sztuk dwie, więc to albo był ten pierwszy od ptaków egzotycznych, albo ten drugi od nie ptaków egzotycznych. Sytuacja się powtarza, Emilia wraca do domu rodzinnego i znów szuka tego swojego księcia z bajki. Chociaż w tym wypadku jest to bardziej książę z dramatu. I wkrótce po głębokiej analizie, po wielkiej rotacji wybiera tego jednego na zasadzie mój ci ty. Człowiek imieniem i nazwiskiem Jamie Acom, na którego temat jest wiadome w sumie tyle samo, co w przypadku poprzednich, czyli na dobrą sprawę to nic. Jednak wiemy, że ze związku Emilii i Jamie'ego na świecie pojawia się kolejne dziecko. Doszłam do wniosku, że chyba dane osobowe tych pociech są chronione, ponieważ imienia nie znalazłam ani jednego dziecka, ani drugiego. W każdym razie wiemy, że z pierwszym mężem Emilia miała jedno dziecko, natomiast z tym panem numer 3, Jamie'em, doczekała się drugiego dziecka. Jak wiemy, historia lubi się powtarzać i w przypadku ojca numer 2 niestety powtórzyło się to samo, co w przypadku poprzednich relacji Emilii, czyli ten związek po prostu nie wyszedł, para się rozstała, Emilia wraca do rodzinnego domu, tym razem z dwójką dzieci i znów zaczynają się wielkie poszukiwania. Ja wiem, że to wszystko brzmi jak jedno wielkie koło, bo faktycznie to było jedno wielkie koło. Mamy do czynienia z młodą osobą, z młodą dziewczyną. Emilia w tamtym momencie miała 20 parę lat, była na początku tej swojej drogi życiowej i przeszła już całkiem sporo, nie dość, że sytuacja z ojcem, to tutaj trafianie na nieodpowiednich partnerów, dwójka dzieci i teraz weź zapewnij im byt i zapewnij im jakieś tam odpowiednie życie. Łatwo nie było, bo Emilia żadnego wykształcenia nie miała, z tego co wiem, to chwytała się jakichś prac dorywczych i to nie takich dorywczych na zasadzie, co dorwie to jej, tylko faktycznie pracowała, jednak wiedziała, że z tej pracy to kokosów nie ma, tak więc miała nadzieję, że pozna jakiegoś dobrego mężczyznę, zawsze we dwójkę będzie łatwiej, no i będą mogli stworzyć obraz idealnej rodziny, do którego Emilia dążyła. I moi drodzy, około roku 2007 nasza bohaterka za pomocą wspólnych znajomych, bo tak naprawdę w tym całym towarzystwie to się okazuje, że każdy zna każdego, i za pomocą tych wspólnych znajomych poznaje pewnego mężczyznę. Dokładnie to imieniem i nazwiskiem Josh Fulgham. 3 lata starszy, który w tamtym momencie, uwaga, uwaga, miał partnerkę, a potem jej nie miał, a potem znowu ją miał i znowu jej nie miał. Trochę jak ten taki znaczek na Toy-Toyu wolne zajęte, na tych oczywiście nowocześniejszych Toy-Toyach. A tak całkiem szczerze, to Josh i jego partnerka mieli związek na zasadzie pojawiam się i znikam, czyli co jakiś czas do siebie wracali, co jakiś czas ze sobą zrywali i akurat w momencie, kiedy Emilia poznała Josha, no to z tą swoją partnerką w związku nie był, przynajmniej na tamten czas. Ale jak wiemy, no rozstania u nich to takie trochę święto ruchome było. O samym Joshu wiemy trochę więcej niż o tych poprzednich partnerach, ponieważ jest on poniekąd bohaterem tej historii. W każdym razie przyszedł on na świat w Mississippi i wyczytać można, że jego wczesne lata również nie należały do najlepszych. Jego ojciec zostawił rodzinę, matka później znalazła innego partnera, który nie był zbyt dobry dla Josha. Chłopak od zawsze miał pewne problemy z kontrolą swoich emocji, nie uczył się zbyt dobrze i tutaj też znaleziono porównanie jego IQ, ponieważ wynosiło ono około 80. Jest to wynik poniżej przeciętnej, ja wiem, że niektórzy tam powiedzą, żeby się tym w żaden sposób nie kierować i pewnie i tak i nie. Natomiast no jest to wynik odbiegający od normy, jednak z tego co wiem, to wynik 70 sprawia, że mówimy tutaj o takim lekkim deficycie i niestety taka osoba faktycznie może odstawać trochę od społeczeństwa. No w przypadku Josha było to 80, więc o 10 więcej. Natomiast niektórzy twierdzą, że no, że i tak takie osoby mają troszeczkę inne zdolności pod względem sprytów, pod względem takiego przyszłościowego myślenia. Ale nie wiem, nie znam się, jeżeli ktoś jest specjalistą w tym zakresie, to oczywiście byłabym bardzo wdzięczna za komentarz. W każdym razie ten wynik w żaden sposób nie przeszkodził Joshowi, aby w wieku nastoletnim poznać pewną dziewczynę i wejść z nią w związek. To jest właśnie ta jego partnerka, czyli trzecia bohaterka naszej historii. Dziewczyna imieniem i nazwiskiem Heather Strong, która poznała Josha będąc w szkole średniej i wydaje mi się, że z całej trójki bohaterów, którą dzisiaj poznaliśmy, to Heather miała najlepszą sytuację rodzinną, najlepszą sytuację
sytuację finansową. Miała dwójkę braci, jeden starszy, drugi młodszy, poza tym dobry kontakt ze swoimi rodzicami. Co prawda jej matka Caroline rozstała się z jej ojcem Johnem, co rzekomo wszyscy dobrze przyjęli, mieli dobre relacje, więc to nie był żaden problem. Później matka poznała mężczyznę imieniem i nazwiskiem Larry Spence, który pracował jako szef budownictwa, no i miał dużo pieniędzy. Tak, tak, dużo pieniędzy i był fajny. Nie tylko dlatego, ogólnie był miły, przyjemny, postanowił zająć się dziećmi i para wzięła ze sobą ślub. Larry miał dobry kontakt zarówno z Heather, jak i z całą rodziną. Poza tym Heather szło całkiem dobrze w szkole, opisywana jako zdolna, empatyczna, miła dziewczyna. Wyczytać można, że to taki typ osoby, którą wszyscy lubili, którą wszyscy uwielbiali. Jednak ten sielankowe życie, takie szczęśliwe życie zaczęło się zmieniać od momentu, kiedy Heather zaczęła spotykać się z Joshem, czyli mniej więcej w liceum. Jej rodzina też od razu zauważyła, że to chyba nie jest za bardzo dobrana para. Często się sprzeczali, często się właśnie rozstawali, potem godzili, kłócili i tak w kółko. Josh wydawał się być kontrolującym typem i z całą pewnością nie był idealnym materiałem na zięcia. Trochę leniwy, uczyć się nie chciał, pracować tak też nie do końca, no jaka tam praca mu się znalazła, to pracował, ale to nie było nic stałego. Taki trochę cwaniaczek, obszczymurek, więc od razu rodzicom Heather się nie spodobał. Później namawiali dziewczynę, aby zakończyła ten związek, że stać ją na kogoś lepszego, na coś więcej. No ale Heather była zakochana, była młoda, zakochana, to był taki pierwszy poważny związek i za każdym razem dawała Joshowi szansę, pomimo tego, że się rozstawali, to i tak do siebie wracali. Wkrótce sytuacja zaczęła się jeszcze bardziej komplikować, ponieważ Heather zdała test, do którego przygotowywać się nie trzeba, czyli test ciążowy i na świat przyszło pierwsze dziecko pary, a później przyszło na świat też i drugie dziecko pary. Tak więc Josh i Heather doczekali się dwójki dzieci, co nie zmienia faktu, że w dalszym ciągu do siebie wracali, potem się rozstawali i tak dalej, i tak dalej. W roku 2003 wszyscy postanowili przenieść się na Florydę. Josh znalazł tam pracę jako strzyżak trawników. Chyba źle wymawiam ten zawód i nie wiem jak to się do końca się nazywa, ale pracował on przy strzyżeniu trawników u innych ludzi, czyli jak ktoś chciał, żeby mu trawę skosić, jakieś tam na przykład ładne zajączki porobić z krzaków, no to tam pojawiał się Josh. Co prawda nie wiem, czy robił zajączki i czy były one ładne, no ale jakaś praca była. Heather też zaczęła pracowała jako kelnerka i pomimo tego, że nie zarabiali jakoś wyjątkowo dużo, mieszkali w małym domu, to jednak wydawali się być normalną rodziną z przedmieść, którzy wychowują dwójkę dzieci i co jakiś czas oczywiście rozstają się i do siebie wracają. Bądź co bądź, w trakcie tego jednego z rozstań Josh poznaje Emilię, czyli naszą pierwszą główną bohaterkę, i coś między nimi zaczyna się rozwijać. I tak jak wspomniałam, ta sprawa jest pełna sytuacji, gdzie oczy robią się wielkie, jak sami wiecie, co na czym, albo właściwie kto na czym. I kolejna z tych sytuacji jest właśnie taka, że Josh i Emilia zaczynali się ze sobą spotykać, coś było między nimi i Heather o tym wiedziała. Znaczy to akurat nie jest nic dziwnego, że nasi byli poznają kogoś innego i się z nimi spotykają, ale to była taka sytuacja, że te dziewczyny rzekomo się znały do tego stopnia, że czasami Emilia pilnowała dzieci Heather, albo te ich wspólne dzieci się razem bawiły, no bo Emilia miała dwójkę dzieci z poprzednich związków, Heather też miała dwójkę dzieci, no to mogły ze sobą pójść na jakiś plac zabaw w końcu. I sytuacja, która sprawia, że w głowie się nie mieści, to jest to, że w listopadzie 2008 roku Josh oświadczył się Emilii, czyli naszej pierwszej bohaterce, tak, naszej głównej bohaterce, on się jej oświadczył, czyli wszystko ładnie i pięknie. Natomiast moi drodzy, miesiąc później, w grudniu 2008, ten sam Josh z 80 IQ, nie wiem, czy to jest jakoś tam specjalnie ważne, ale to jest właśnie ten Josh, bierze ślub z Heather, czyli z matką swoich dzieci, z tą samą Heather. I wiadomo, no, ludzie są zapominalscy, ludzie różne takie błędy popełniają, no, żeby pannę młodą pomylić. Oczywiście żadnej mowy o pomyłce tutaj nie było. Josh podjął świadomą decyzję, że jednak wraca do Heather, co akurat nie było dla większości osób żadnym zdziwieniem, i postanowił z nią wziąć ślub, aby pokazać, że on teraz od tej pory jest jej wierny, że to, co było z Emilią, to się nie liczy i już na zawsze będzie z nią. Tyle, że nie było to takie proste, że tak można zapomnieć o tej Emilii i udawać, że się jej nie zna, ponieważ bardzo szybko okazało się, że Emilia spodziewa się ich wspólnego dziecka.
Czyli reasumując, żeby się nie pogubić, w grudniu Josh bierze ślub z Heather, w listopadzie, czyli miesiąc wcześniej, oświadczył się Emilii, a w tym momencie Emilia spodziewa się dziecka Josha, który jest oficjalnie w związku małżeńskim z Heather. I co ciekawe, Josh wiedział o tym, że Emilia spodziewa się ich wspólnego dziecka. Heather zresztą też wiedziała o tym, wszyscy o tym wiedzieli. I co jakiś czas się spotykali we trójkę, znaczy we trójkę oczywiście także spędzali razem czas, po prostu rozmawiali ze sobą i to była taka sytuacja. Sytuacja normalna na porządku dziennym, a przynajmniej tak zrozumiałam, czytając te wszystkie opisy. Może było inaczej, nie dotarłam do osób, które bezpośrednio w tym wszystkim siedziały i miały z nimi styczność. No ale nawet z opisu Emilii wynika, że już w momencie, kiedy była w ciąży z Joshem, już w momencie, kiedy Heather była oficjalnie żoną Josha, no to te dwie panie ze sobą spędzały czas i dzieci się bawiły i tam na placu zabaw sobie plotkowały. Żeby było dziwniej, no bo ta historia jest trochę dziwna, w styczniu 2009 roku, czyli miesiąc po ślubie, funkcjonariusze zwinęli Josha za wymachiwanie szczelbą przed swoją żoną i moi drodzy, nie, to nie jest żadna dwuznaczna gra słów, czy jakaś iluzja, aluzja, żaluzja, czy coś w tym stylu. Naprawdę, to była prawdziwa szczelba, doszło do konfrontacji między małżonkami, taka niemiła sytuacja, nie byłabym sobą, gdybym nie nazwała jej po prostu napiętą jak planteka na żuku. Heather w tamtym momencie zadzwoniła pod numer alarmowy, no i panowie przyjechali, Josha zabrali i tym sposobem mężczyzna trafił do aresztu. Oczywiście to było równoznaczne z ich kolejnym zerwaniem, wszyscy się o tym dowiedzieli, całe osiedle huczało i dowiedziała się o tym Emilia, która poczuła, że musi swojego bystrego rumaka bronić. Więc poszła do domu Heather i poprosiła ją, niekoniecznie miło, niekoniecznie grzecznie, aby swoje zarzuty wycofała. Czy miała przy sobie może ten taki długi, ostry do krojenia chleba? No może tak. Czy była mało miła i przypadkiem powiedziała, że może go użyć? No też. I właśnie tym sposobem Heather swoje zarzuty wycofała. Josh wyszedł zza krat, zanim w ogóle jeszcze tam do końca miał okazję posiedzieć. No i tym sposobem Emilia znów oficjalnie zaczęła spotykać się z Joshem. Josh znowu ze swoją żoną już postanowił się rozstać. On jej na oczy nie chce widzieć, tam mają tylko dwójkę dzieci, jakoś się trzeba opieką podzielić. No ale każdy niech idzie w swoją stronę. I to jest bardzo, bardzo skomplikowana sytuacja, bo jak sami widzicie, rzeczy dzieją się dość szybko. Najpierw zaręczyny z jedną kobietą, potem ślub z drugą kobietą, później jednak rozwód z tą samą kobietą miesiąc później i w tym samym miesiącu, czyli jeszcze w styczniu, Heather, czyli ta druga bohaterka, nasza żona, przepraszam, że tak mówię, powtarzam, kto jest kim, ale wiem, że tutaj mamy trochę tych postaci, więc nie chcę, aby ktokolwiek się pomylił. Heather, nasza żona, zaczęła spotykać się z kimś innym, z innym mężczyzną, dokładnie to Benem McCallemem i ona poznała go, ponieważ on też był ich wspólnym znajomym, tam każdy zna wszystkiego i Heather, każdy zna wszystkich i Heather pilnowała dzieci Bena przy okazji właściwie, kiedy zajmowała się swoimi, no to też mówiła Benowi, aby on porzucał swoje dzieci, bo Ben był, uwaga, uwaga, samotnym ojcem dwójki dzieci. Nie wiem, czemu każdy jest tutaj samotnym rodzicem, ma dwójkę dzieci, może taka moda, może tak się potoczyło, no ale Heather zajmowała się swoimi dziećmi, jeszcze dwójką dzieci Bena, Ben jej za to oczywiście płacił pieniądze, no bo przecież była opiekunką. No i tak od słowa do słowa, kiedy opowiedziała o tym, co to się wydziało, wydarzyło z jej mężem, Ben ją zaczął pocieszać, no i zaczęli się ze sobą spotykać. Coś się między nimi tam powstało. W tamtym też momencie Ben poprosił Heather, że zaproponował jej, żeby się wprowadziła do niego, miał jakiś tam swój własny dom, razem z dziećmi oczywiście, no i razem pomyślą, co dalej, rozpoczną wspólne życie. I niby wszystko spoko, bo przecież Josh spotykał się w tamtym momencie z Emilią, Heather spotykała się z Benem, więc mamy dwie pary, no wszystko się co prawda szybko potoczyło, no i przecież nie ma się o to czepiać. A no nie, nie do końca, ponieważ Josh był takim psem ogrodnika. Co prawda nie chciał już wracać do Heather, nie chciał z nią tworzyć związku, on był z Emilią, on był z nią szczęśliwy, no ale za bardzo mu się to nie podobało, że jego jeszcze żona znalazła sobie nowego mężczyznę i układa sobie życie. Ja wiem, że to wszystko brzmi jakby ci ludzie to tak żyli z dnia na dzień, bajlando bez trzymanki i tym podobne, no ale nie do końca, bo Emilia nie czuła, że jej pozycja jest odpowiednia. Bała się, że jej partner może wrócić do swojej żony w każdym momencie. Znaczy, to by trochę już teraz komplikowało sytuację, bo jeszcze Heather by musiała rozstać się z Benem, on musiałby się rozstać z Emilią i mogliby wrócić znowu do siebie. No ale nie oszukujmy się, takie sytuacje już miały miejsce, więc Emilia cały czas z tyłu głowy miała świadomość, że może oni do siebie wrócą, bo ten Josh to taki niezbyt stały w uczuciach jest. Bądź co bądź, wniosek o rozwód został oficjalnie złożony i to bardzo szybko, ponieważ już między styczniem a lutym. No i pozostaje kwestia opieki.
opieki nad ich wspólnymi pociechami. Czyli Josh i Heather mieli dwójkę dzieci, kto się tymi dziećmi teraz zajmie. I tutaj pojawia nam się opis Josha jako takiego dobrego, kochającego ojca, który faktycznie za tymi swoimi dziećmi był. No i obawiał się tego, że może nie dostanie opieki nad nimi, albo będzie taki podział, który będzie niekorzystny dla niego. A dodatkowo Heather uznała i przekazała to swojemu jeszcze małżonkowi, że w najbliższym czasie planuje wrócić do Mississippi, czyli tam skąd pochodziła, skąd zresztą pochodził Josh, i zabierze ze sobą dzieci. Tak więc w tym przypadku kontakt już byłby całkowicie ograniczony, a co za tym idzie, już bez względu na to, kto tę opiekę będzie miał, znaczy prawdopodobnie pełną taką opiekę miałaby Heather, a Josh widywałby się ze swoimi dziećmi ewentualnie na jakieś weekendy, w jakieś konkretne wyznaczone dni, no ale pozostaje jeszcze kwestia finansowa, ponieważ musiałby płacić alimenty. I wizja płacenia tych alimentów też nie za bardzo mu się podobała, ponieważ jako fryzjer trawników zbyt wielu pieniędzy nie zarabiał, a chciałby mieć też jakieś hajsy dla samego siebie. Poza tym kolejne dziecko ma w drodze, tym razem z Emilią. Emilia, z tego co wiem, nigdzie nie pracowała, więc już sytuacja zaczyna się komplikować i to bardzo mocno komplikować. A jeszcze bardziej się komplikuje, kiedy to 15 lutego 2009 roku Heather znika. Po prostu znika. Tego dnia jest widziana po raz ostatni przez kogokolwiek. Tutaj w ogóle znalazłam dwie wersje tego, czy ona tego 15 lutego w ogóle poszła do pracy. Bo jedne źródła mówią, że tak, ona była w pracy i w pracy była widziana po raz ostatni, a inne źródła podają, że ona tego dnia też i do pracy nie przyszła. Bądź co bądź, z tego co zrozumiałam, jej dzieci były pod opieką jej kuzynki i to chyba była kuzynka właśnie z Mississippi, do której miała się przeprowadzić, która miała jej pomóc na starcie. I Heather codziennie z tą rodziną z Mississippi się kontaktowała, przygotowywała się do przeprowadzki, bo już kwestia przeprowadzki była już kwestią ustaloną, więc ta przeprowadzka miała się za niedługo odbyć. A skoro dzieciaki były pod opieką rodziny w Mississippi, no to Heather codziennie się z nimi kontaktowała, pytając co u nich, pytając co u rodziny, i nagle ten kontakt ustał. Dokładnie od 15 lutego Heather przestała odbierać telefony, przestała też dzwonić i przez pierwsze 3-4 dni jej rodzina aż tak bardzo się nie zmartwiła, ponieważ pierwsze co im przyszło do głowy to to, że Heather pewnie znowu wróciła do Josha i jest jej głupio się przyznać, nie chce zadzwonić, nie chce tego odwoływać, zbiera się w sobie, żeby to wszystko powiedzieć. No ale czas mijał, kolejny dzień i jeszcze jeden, a po dziewczynie nie było ani śladu, żadnego kontaktu. Tak więc 24 lutego jej rodzina postanowiła zgłosić zaginięcie. W takich przypadkach, jak już pewnie wiecie i to się dosyć często potwierdza, pierwszą osobą podejrzaną, która może w ogóle cokolwiek więcej wiedzieć, jest bliska osoba. Partner, partnerka, mąż, żona, czyli w tej sytuacji Josh, ponieważ oficjalnie był on jeszcze mężem, a zresztą w sytuacji, kiedy byli w trakcie kończenia tego swojego małżeństwa, to tym bardziej był podejrzany. Tak więc wzięto go na przesłuchanie i od razu funkcjonariuszom rzuciło się w oczy, że Josh to zbyt specjalnie zaangażowany, zmartwiony tym wszystkim nie jest. Wydaje się być nieobecny, twierdzi, że prawdopodobnie Heather postanowiła go porzucić dzieci, pewnie poznała jakiegoś jeszcze innego mężczyznę i sobie z nim pojechała, wyjechała na wakacje, może kiedyś wróci, może nie wróci. To było jego wyjaśnienie i on był bardzo, bardzo pewny tego, że z dnia na dzień jego żona poznała kogoś, wyjechała sobie z tym człowiekiem i zostawiła dzieci, zostawiła jego, ten rozwód też zostawiła i to wszystko jest już nieważne. No dosyć dziwne, zwłaszcza, że rodzina Heather powiedziała, że o ile Josha to jak najbardziej to z pocałowaniem ręki by zostawiła, no to z całą pewnością nie zrobiłaby tego swojej dwójce dzieci, więc nie ma w ogóle takiej opcji, że ona kogoś z dnia na dzień poznała i sobie postanowiła gdzieś wyjechać. Poza tym społeczność jest mała i zawsze ktoś kogoś przyluka, zawsze jakiś taki osiedlowy monitoring się znajdzie i jakaś miła babuszka lub nie babuszka zgłosiła się na komisariat i powiedziała, że akurat 15 lutego widziała Heather. Widziała ją, jak siedziała w samochodzie należącym do Josha, razem siedzieli w tym samochodzie, a później to już jej nie widziała. Zresztą jak te wszystkie osiedlowe monitoringi zaczęły napływać i zaczęły mówić, co tam widzieli i o czym wiedzieli, no to pojawia nam się opis całej historii, właśnie ten, który Wam przedstawiłam, czyli fakt, że Heather była jeszcze w związku małżeńskim z Joshem, a Josh spotykał się z nową kobietą, z Emilią. Tutaj pojawia nam się jeszcze Ben, czyli obecny partner Heather, no i tak naprawdę tych osób, które mogą coś wiedzieć, które mogą coś ukrywać, jest dużo, dużo więcej. No ale do rzeczy postanowiono przesłuchać jeszcze Emilię, no bo skoro pierwszym głównym podejrzanym jest Josh, a jego
jego partnerką jest Emilia, której też na rękę poniekąd byłoby zniknięcie Heather, no to postanowiono ją przesłuchać. I od razu można było odnieść wrażenie, że jest ona bardziej kompetentna do rozmowy niż Josh, wydawała się być nawet bardziej zmartwiona niż on zniknięciem Heather, ponieważ jego to całkowicie nie interesowało, że matka jego dzieci zniknęła, natomiast Emilia wydawała się być bardziej tym poruszona. No ale cały czas mówiła, że nie wie, gdzie ona jest, nie wie, co się stało i nie ma z tym nic wspólnego. Nie zmienia to jednak faktu, że funkcjonariusze tej parce postanowili się przyjrzeć, no bo nie mieli żadnych innych tropów, ktoś w sumie widział Heather w samochodzie z Joshem, więc to jest ostatni raz, kiedy była gdziekolwiek widziana, a skoro Josh, no to trzeba się mu przyjrzeć i Heather tak samo. Długo nie było trzeba czekać, ponieważ parę dni po oficjalnym zgłoszeniu zniknięcia ktoś użył karty kredytowej należącej do Heather. No i w tej sytuacji pojawiły się dwie opcje. Właściwie to taka opcja bardzo pozytywna się pojawiła, że być może faktycznie Heather postanowiła sama odejść albo ma jakiś inny plan i wybrała sobie pieniądze i że to była ona poszła wybrać te pieniądze. No ale funkcjonariusze dotarli do nagrań monitoringu z tego bankomatu, gdzie ona pieniądze miałaby wybrać i okazało się, że osobą wybierającą pieniądze był mężczyzna i to nie kto inny jak Josh. I tak naprawdę w tamtym momencie mieli pretekst, mieli powód do tego, aby go zatrzymać, no bo użył karty kredytowej należącej nie do niego, bo to nie on jest właścicielem tej karty, tak więc oczywiście za to jest odpowiedni paragraf. A dodatkowo, skoro się go zatrzyma, no to może zacznie coś mówić, może czegoś się więcej od niego dowiedzą. I w momencie, kiedy Josh został zatrzymany, to dzieje się kolejna dziwna rzecz. Na komisariat zaczyna przychodzić Emilia, ale nie do Josha, do swojego cudownego partnera, tylko przychodzi ona do funkcjonariuszy i postanawia składać zeznania. I te zeznania nie są w żaden sposób ważne, nic nowego nie wnoszą, to są zeznania o treści, co ona robiła tego dnia i że nie ma nic wspólnego ze zniknięciem Heather. Czyli tak naprawdę no, przychodzi, dzień dobry, nie jestem winna, nic nie zrobiłam, odchodzi, a później następnego dnia wraca znowu i mówi, hej, przypominam, że to nie ja. No już po takim zachowaniu można wnioskować, że ktoś coś ma za uszami, ktoś coś ma na rzeczy, coś jest na rzeczy, tak więc postanowiono założyć jej podsłuch, aby zobaczyć, co tam mówi w swoich rozmowach telefonicznych, z kim ona rozmawia. No i to też okazało się być świetnym ruchem, ponieważ Emilia zadzwoniła do siostry Josha i tam opisała sytuację z Heather. To była dosyć dziwna rozmowa, ja tutaj całkowitej transkrypcji nie znalazłam, ale to było coś w stylu, że Emilia nie sądziła, że tak ciężko będzie się jej pozbyć, ponieważ Heather bardzo długo walczyła i naprawdę było ciężko, aby ten plan się powiódł, który miał mieć miejsce. Oczywiście Emilia nie powiedziała niczego wprost, co dokładnie zrobiła, kto to zrobił, gdzie to było, kiedy to było, no ale dla funkcjonariuszy był to odpowiedni dowód, aby, uwaga, uwaga, nie aby zatrzymać Emilię, no bo Emilia mogła sobie przez telefon mówić, co chce, ale aby pokazać tę rozmowę Joshowi. Powiedzieć, że Emilia się przyznała, no i właściwie to za chwilę wszystko zostanie obrócone przeciwko niemu, bo tam się jego imię i nazwisko pojawia, z jego siostrą rozmawia, no i teraz albo nigdy. Albo mówi teraz, co się stało z Heather, albo będzie odpowiadał przed sądem. No i właśnie wtedy, moi drodzy, w marcu postanowił wyznać prawdę. Josh postanowił wyznać prawdę miesiąc po zniknięciu swojej żony i powiedział, że zaprowadzi śledczych do miejsca, gdzie znajduje się Heather. Dokładnie to zaprowadził ich niedaleko domu Emilii, w którym mieszkała razem z matką, ponieważ Emilia w tamtym momencie ze swoją matką mieszkała. I za przyczepą obok domu znajdował się taki płytki grób, a tam niestety była Heather. Jak się szybko okazało, zgon nastąpił poprzez brak dopływu powietrza, spowodowany oczywiście osobami trzecimi. Josh też powiedział, że to wszystko zaplanował on oraz Emilia, a właściwie to Emilia go do tego nakłoniła, ponieważ doszli do wniosku, a właściwie to Emilia doszła do wniosku, że jeżeli Heather zniknie, no to nie będzie musiał płacić alimentów, będzie mógł mieć pełną opiekę nad swoimi dziećmi, no i przy okazji też sama Emilia miała z tego profity, nie będzie Heather, do której Josh mógłby wrócić i zapewne w krótkiej przyszłości mogliby wziąć ze sobą ślub. Tym sposobem też i Emilia została zatrzymana i tutaj zaczyna nam się cyrk wspólnego obwiniania się, kto to zrobił, kto tam był. Emilia twierdziła, że oni wspólnie faktycznie postanowili zabrać Heather do tej przyczepy niedaleko domu matki, aby porozmawiać, aby właśnie tutaj dogadać się z kwestią dotyczącą alimentów, ale rozmowa poszła bardzo, bardzo nie tak, w złym kierunku.
No i tak naprawdę Emilia do końca nie wie, co się stało, ponieważ ona z tej przyczepy wyszła, a kiedy wróciła, no to no, Heather już z nami nie było. No cóż, później tych wersji i zeznań było kilka i one się co jakiś czas zmieniały. Josh twierdził, że to nie jest jego wina, Emilia też twierdziła, że to nie jest jej wina. W każdym razie i tak do procesu doszło. Jeszcze w międzyczasie oczywiście Emilia urodziła dziecko należące do niej, do Josha, które później zostało oddane do adopcji. Moi drodzy, w roku 2010 rozpoczął się proces Emilii, a rok później, w 2011, została ona skazana na najwyższy wymiar kary, czyli życie za życie. To jest dosyć ciekawy wyrok i wyrok, którego nie do końca się wszyscy spodziewali. Jednak tutaj prokuratura poszła tym tropem, że skoro Emilia miała więcej IQ, jakkolwiek to brzmi, no to ona z pewnością to wszystko zaplanowała i to ona była mózgiem tego wszystkiego. Tak więc powinna odpowiadać jako osoba, która jest za to odpowiedzialna. Już bez znaczenia, kto użył swoich rąk albo nie rąk, kto fizycznie oczywiście sprawił, że Heather odeszła. Dla nich ważne było to, że Emilia to zaplanowała w ich ocenie. Tym sposobem stała się też najmłodszą osobą, która taki wyrok otrzymała, ponieważ w tamtym momencie miała 26 lat. Rok później rozpoczął się i zakończył proces Josha, który dostał dożywocie, czyli na dobrą sprawę niższy wyrok niż Emilia. No, ale zawsze jakiś. Jeżeli interesuje Was kontynuacja tej historii, to powstało kilka reportaży, kilka dokumentów dotyczących tej sprawy, po to, aby Emilia mogła się odwołać od wyroku i faktycznie udało się to zrobić. W roku 2019 wyrok został zmieniony na dożywocie. Więc na dobrą sprawę tak kończy się nasza historia. Mamy dwie osoby odpowiedzialne, które dostały karę za to, co zrobiły. I niestety mamy czwórkę dzieci, które straciły swoich rodziców albo w sposób dosłowny, czyli w przypadku akurat dzieci Heather i Josha, no bo Heather odeszła z tego świata. Natomiast w przypadku Josha, no to no, ojciec jest za kratami. Poprawka w sumie to piątki dzieci, no bo jeszcze licząc wspólne dziecko Josha i Emilii. Bądź co bądź, moi drodzy, to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszą historię, o dzisiejsze fakty, informacje, do których udało mi się dotrzeć. Jeżeli ktoś słyszał wcześniej o tej sprawie i zna jakieś dodatkowe informacje, to oczywiście będę wdzięczna za podzielenie się nimi oraz jestem ciekawa Waszych refleksji, przemyśleń na temat tej sprawy. A póki co zachęcam Was do dołączenia naszej małej zabawy, czyli osoby, które dotarły do końca, czyli do tego momentu, piszą w komentarzu rozstania i powroty, ponieważ na tym skupia się ta cała historia. Standardowo też zachęcam Was do dołączenia do grupy na Facebooku, link znajduje się w opisie, a jeżeli chcecie, to zapraszam na Instagrama i do usłyszenia.